Ja mam regulara, mam smola, mam mikro. A, no to ja mam regulara. O, też macie regulara, no. Więc generalnie... Ja nawet do nano mogę zejść. W służbowym samochodzie nie wożę drabiny, ale w normalnym swoim wożę drabinę na przykład, prawda? Czy pamiętacie pirackie mapy skarbów z dzieciństwa? I ten triumf, gdy wreszcie dotarliście do zaznaczonego na mapie krzyżyka? To, co jedni traktowali jako dziecinną zabawę, inni wymienili na globalną inicjatywę, która zyskuje na popularności również w Polsce. Ale to ile skrzynek już macie panowie ze sobą? Ja 2100. Ja dzisiaj liczę po 720. Na terenie Polski znajduje się ponad 11 tysięcy skrytek, w tym około 9 tysięcy aktywnych. Zostały one znalezione ponad 500 000 razy. Geocaching Polska zarejestrowało ponad 4 tysiące użytkowników. O co w tym wszystkim chodzi? Więc to wszystko ruszyło gdzieś w okolicach 2005 roku. Pierwsze informacje, które ja zdobyłem, to po prostu kupiłem kiedyś sobie właśnie GPS-a turystycznego i tam znalazłem funkcję geocaching. No i zacząłem się zastanawiać, o co to w ogóle chodzi, była jakaś taka ikonka takiego skarbu. No i szukając właśnie na forum producenta tego urządzenia, znalazłem właśnie temat geocaching. Boom! W Polsce dopiero powstał chyba rzeczywiście, kiedy pokazała się możliwość szukania tego ze smartfonami. Jak działa aplikacja Geocaching? Są aplikacje, które są tworzone tylko do geocachingu, do szukania skrzynek. Są aplikacje, które są połączone z nawigacją, a funkcje geocachingu mają przy okazji jak gdyby. Więc ułatwia to na przykład planowanie podróży, gdzie chcemy sobie zaplanować jakąś tam trasę z wykorzystaniem tylko skrzynek. Znakomita większość tych skrytek pokazuje jakieś albo historyczne miejsca, albo właśnie jakieś ciekawe turystycznie, albo geograficznie, które coś mówią, które mają jakąś historię i te historie poznajemy. Dlatego na przykład geocaching jest świetnym sposobem na zwiedzanie miasta czy poznawanie historii. Ważniejsza rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, to jest ten logbook, czyli miejsce, gdzie trzeba wpisać swoją obecność, że się było. Tam wpisujemy swój login, wpisujemy datę znalezienia i na tej podstawie możemy dopiero na stronie internetowej wpisać, że tak, byliśmy, znaleźliśmy to tego i tego dnia. To jest podstawa do zalogowania takiej skrzynki. W jakich miejscach można ukryć taką skrzynkę? Miejsce ograniczone tylko wyobraźnią i umiejętnościami chyba założyciela takiej skrytki, bo jeżeli ktoś nie ma umiejętności manualnych, to będzie szukał jakiejś tam dziurki w drzewie czy sposób kamyku, żeby to schować. Jeżeli ktoś ma zdolności manualne, a mamy w Krakowie takiego geocachera, którzy są naprawdę uzdolnieni manualnie, to zrobią sztuczny kamień lub budkę dla ptaków, powieszą to w jakimś dziwnym miejscu. No, brzydko mówić, ale była też sztuczna kupa, gdzieś znaleźliśmy. Właśnie jak geocaching wiąże się z ekologią i z ochroną środowiska? Szukanie skrzynek, każdy geocacher musi pamiętać o tym, żeby po sobie zostawić idealny porządek, czyli nie wolno zostawiać śmieci. Mało, jeżeli widzi śmieci, powinien te śmieci pozbierać, wyrzucić. No, sprzątamy dużo i czasami brakuje rąk, brakuje worków, żeby pozbierać to, co znajdujemy. No, nie brakuje nam tylko zapału. A kim są Mugole? Wszyscy znają cykl powieści o Harrym Potterze i Mugole tam to byli ludzie niemagiczni. No i to w geocachingu się utarło, że dla nas Mugole to też są właśnie tacy niemagiczni ludzie, którzy potrafią przejść pół metra od skrzynki, nie wiedząc, że coś jest schowane pod parapetem na przykład, czy pod kamieniem gdzieś w okolicach jego domu. Bo są ludzie, którzy nie wiedzą nic o zabawie, nie wiedzą nic o tych skrzynkach i bardzo dziwnie się patrzą na ludzi, którzy wielką grupą idą z nosami w telefonie przez jakąś tam ulicę, szukając dziwnie, macając parapety, macając ławki, macając drzewa. Czy zdarza się, że skrzynki giną? Rzadko, no ale jednak takie sytuacje czasem zdarzają. Giną z różnych powodów. Raz się zdarzyło, że ptak zjadł skrytkę. Dokładnie tej wielkości, bo tak ona tak wyglądała. I skontaktowali się z nami po prostu ornitolodzy, którzy znaleźli padłą mebę i w żołądku znaleźli właśnie taką skrytkę. To może uzależnić.
Jak chodzenie po bagnach, te same wciągi.